Siema, witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj, jak widzicie, jest exp razy 2 i sobie latam tutaj, będę expił przy Edron na dole. O ile potworków. Dużo potworków można sobie powalić, ja? Obsrany polaczek się trafił. A jeszcze znak zapytania, jakiś zdziwiony. Tak. Akurat ma książkę, jak żadnej książki nie było. Oszust, bo to jest Polaczek, widać. Każdy Polaczek musi być taki cwaniak, nie wiem, głupie to jest. Jeszcze goł minus 3. I co jeszcze? Tyle ma miejscowy, to kręci mi się za dupą leki. Naprawdę, nagrałem o nim materiał specjalnie, żebyście widzieli, jaki to jest ham. Widziałem różnych ziomeczków, nie czepiali się tak, normalnie się grało, a ten jakieś problemy ma. Gdzie sam ma cały ek. Tylko nie wyczyści nawet, ale nie? Chodzi jakieś dziwne, o. Tego mówię, te Polaczki to z nimi. Nie każdy taki jest, ale dużo takich, no. Takie chamskie, no. Ten to chamski jest, widać. Sami widzicie. O, a ja sobie przynajmniej locika pozbieram. O kurde, co mi tam się wywaliło? Butelka mi się wywaliła. O. Ale locika pozbieram. No, żebym z łukiem latał, to bym podobne hity walił jak on. Tylko, że on, no, wie, że tak paru naraz, to dobry eksp może ma. Ale jaki waścik duży. Ja to takiego waściku nie mam. Ale taki kolo obsmarkany, że ja nie wiem, wiecie wy co? Bossy bije. Idziemy pozwiedzać sobie. Ale towaru nazbierałem dużo. I dalej kręci się. Nie może iść gdzieś indziej, tylko tu musi. Specjalnie na złość. Ale naprawdę perfidia. Ja dziękuję. No i jeszcze przekleństwa. Jak brzydko. Zero kultury. No, chciałem z nim pozwiedzać, to nie. Mówię, dawaj exp. Bossa mam, o, ta. Bossa mam, to dawaj, dawaj, zobaczymy tego bossa. Jeszcze mnie wygania. Kartki nic nie zostawił, zresztą to jest serwer w non-PVP. Może sobie latać exp gdzieś indziej, to nie, on silnie się kręci. Złośliwe te ludzie mówią, no kurde. Ale widzicie tu na materiale. Specjalnie o nim odcineczek nagrałem, żebyście widzieli. Że ham, tylko dla siebie wszystko by chciał mieć, no. Ja jak ekspię, to nigdy nikomu nic nie piszę, wyganiam go czy coś, bo no PvP nie wolno tam. To chce niech se ekspię, zresztą żadnej książeczki nawet nie dał. Tego chamstwo. Nigdzie nie napisał, że on sobie ekspię. O, a tu na dole jeszcze nigdy nie byłem, fajna miejscowa. No, ale trzeba uważać. Nie wiadomo, co tu jest. Czego wolę na górze sobie polatać. No bardziej znana, bo tutaj to już podróżowałem. Widle Grandmaster jestem tutaj, ale dole może być ich więcej. O, fajnie. No ale ogólnie to w sobotę się nie podekspiłem, bo kurde, jakieś drugi level miałem na harze, no bez kitu. Wchodzę, patrzę drugi level, mówię, o kurde, hark, zrokował mnie ktoś, nie no. Już drgawki się zrobiły, mówię, nie no i co teraz? Mówię, nie gram już w Tibie. Ale później patrzę, że coś jest nie tak. Na wszystkich harach. A to niemieckie serwery padły. Na pewno. O, Wille Grandmaster. Ale go pięknie dowalam. Widzicie, jak mi ładnie idzie? Założyłem lepszy kostium. Szybciej mogę uciekać. Teraz mnie nie złapią. I sobie mogę walić w nich. O. Pięknie. Ale szybko biega, bo. O, jak sobie luruje piękne. Teraz to oni mi nie są straszni. Tak się znurowałem. O. I to bez łuku tak latam, nawalam. Z łukiem to musiałbym bardziej uciekać. O, ja znowu ten sraczka, co bossy bije. No, wytrzymać nie może. Uciekam od niego.
Chytrów jakiś, no. Daj poekspić, o ludzie. No mówię właśnie, straszne te ludzie są. Nieuprzejni. O. Tu sobie fajnie bije się potworki, no. Bo tam na niższym poziomie to nie wiem. Jeszcze tam nigdy nie byłem, muszę pozwiedzać kiedy, wiecie? Teraz oczyszczone było, to mogłem sobie tam wejść. Bo tak nigdy, ale ja tak, no na łuku to bym więcej sobie pozwiedzał, czuję. A muszą ten łuk mieć. O, a ten dalej się kręci, uciekam. U tali furii uciekam, bo tu maruda taka. Strasznie marudny człowiek jakiś. Tibia to dla niego całe życie widać. Tylko siada do Tibii, a moja Tibia, a. No. No, i dinle Grandmaster rozwalony. Sami widzicie, pięknie idzie. Szybko biegam, to teraz mogę uciekać przynajmniej, a i takich lagów strasznych nie ma. Lekkie może było, ale o, uciekam znowu od tego dupka. Dwa naraz, kurde, solóweczka naraz i co tam? Nie ma co tu się zaackać. O. Kurwa, solutelko. Wywraca się cały czas. A niech się leży. O, ja sobie ciasteczka im. Dobre ciasteczka. Takie cukrowe ciasteczka. I zwiedzą. Mało many, trzeba zaraz uzupełnić. Może mi nie rozwalili za szybko. O, jakich tutaj dużo. Ale za to zajdę na maks. Na momencie. Powoli wracam. Trochę się podekspiłem, pozwiedzałem i idę. Nie będę tu przeszkadzał dla ziomka, bo jakiś dziwny. Willa Grandmaster dalej. Przebiegłem się i trzeba wracać. O, jakiś inny XP. No. Wisielitek Knightik sobie XP. O, krzyżyk ktoś tu zrobił z ognia. Dobra, wracamy. Już trzeba będzie kończyć. Widzieliście, jak mi ładnie idzie? Szybko biegam, to łatwiej się gra. O, dużo tutaj ludzi teraz XP. O, poblokam mu. Ej, a z czego on wali? Ale brecha. On ze spiruk jakiś nubski wali. Słabiutko, niby mopaka, a co? Royal Spirit, oh man. Nie no, bez kitu. Ostro. Lepszy ode mnie jest. Ten to całkiem z Royal Spirit wali. Kurde. Są jeszcze takie koksiki, jak ja, widzicie? O, zaczął z magii wreszcie walić. Trochę mu blokam, patrzę jak on, jakim stylem gra. Ale ogólnie to tak... Nic specjalnego, nie ma jakichś super umiejętności. Mógłby się coś ogarnąć lepszego, a nie on wali z tych strzałek. Z tych strzałek jak długo się XP przecież. Widać hajsu mu było szkoda na lepszy eku. To dlatego ze strzałeczek wali. O. Wracamy już. Wybernika rozwalamy. Lecimy ogólnie, to mam nadzieję, że wam odcineczek się podobał. To taki odcineczek z live'a jakby, no. A wy mówicie, zmień mikrofon. Mikrofon to ja mam dobry, bo teraz z niego nagrywam i coś źle jest dobrze. Tylko na live'ie nie wiem. Ten program do zmiany głosu strasznie syczy, bo inny mam jakiś dziwny ustawiony. O, dalej sraczka się pyta. Czy XP? Nie, XP sobie już tam bij te swoje bossy. No, mikrofon mam dobry, ale po prostu ten program mi tak zniekształca, może czegoś nie umiem ustawić. No dobra, to trzymajcie się, mam nadzieję, że było fajnie. Cześć!